Dobry wieczór, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym cotygodniowym spotkaniu na czytaniu energii na nadchodzący tydzień. Będzie to energia dla wszystkich znaków Zodiaku, a od 16 do 22 sierpnia. Pamiętajcie, że w czytaniach skupcie się przede wszystkim na swoich ascendentach. Jak je wyliczyć? Jeżeli nie wiecie, to w opisie wideo macie dwa przekierowania do ascendentów, do kalkulatorów ascendentalnych. Pamiętajcie, że to właśnie ascendent kieruje nami, wzmacnia nasze chęci, potencjały i generalnie to on w czytaniach prognostycznych jest najistotniejszy. Następnie to, co macie w księżycu, a dopiero później kwestie solarnych powinowactw. Dzień dobry wieczór. Ja na imię mam Grzegorz. Miło mi bardzo witać Was na moim kanale. No i cóż, życzę nam wszystkim udanego, dobrego, takiego realizującego się po najfajniejszych opcjach tygodnia. Pamiętajcie, że jesteśmy w 9. cyklu numerologicznym. Czas na zakończanie pewnych rzeczy, czas na wyznaczanie nowych kierunków, czas na układanie pewnych aspektów. A że jeszcze jesteśmy przez chwilę w pannie, to myślę, że ta kwestia porządków, układania, reorganizacji, remanentów będzie dla nas wszystkich bardzo istotna. No i jak rzekłem, zacznę czytanie od osób pod znaku ascendentalnej panny. Moje drogie, moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Spełniajcie marzenia, no i zobaczmy, cóż w tym tygodniu energię podpowiedzą w kwestiach takich najważniejszych. A co ewentualnie pozostawić, no i zobaczymy ogólną energetykę. No dobrze. Panny, co tam? Czas trochę bardziej zadbać o siebie, nie dać się wykorzystywać. Szczególnie uważajcie na jakieś umowy, które mogą być realizowane pod wpływem emocji, szczególnie ze strony osób, którym ufacie, którzy mogą być tak zwanymi przyjaciółmi lub ludźmi, którzy otaczają Was bardzo blisko, czy to znajomi, czy to rodzina. Tutaj pewna powtarzalność schematów i takie kwestie, a nie odważę się w coś nowego, tylko w coś, co jest już znane, może być blokujące. Nie dajcie się w jakiś sposób tutaj usidlić w tego typu kwestie. Myślę, że to będzie tydzień, w którym warto by było troszeczkę bardziej skupić się na swoim wnętrzu. Czy to jeśli chodzi o nas, w sensie to, co czujemy, to, czego pragniemy, czy to jeśli chodzi o przestrzeń naszego domu. To będzie też świetny czas na to, by zerwać pewne uwikłania, pewne relacje, pewne kwestie, które po prostu bardzo mocno obciążają nas emocjonalnie. I ja wiem, że tutaj może być problemik, niemniej jednak karty sugerują, że to będzie przejściowe i warto odważyć się. Życzę Wam więc jak najwięcej odwagi. Zawodowo to będzie czas, w którym trzeba będzie być może wziąć pod uwagę jakieś współpracę. Zwróćcie uwagę na aspekt finansowy, nie szalałbym zanadto. Będzie to raczej czas na remanenty, na pozbywanie się sytuacji, projektów, kwestii, które Was w jakikolwiek sposób blokowały. Uważajcie na aspekt tak zwanego tego, co się dzieje z tyłu, za Waszymi plecami, czego nie widzicie. Nie wszystkie osoby, które realizują się inaczej, podchodzą do spraw troszeczkę inaczej, bo być może wywodzą się z innej kultury, z innego środowiska, przeżyły trochę pewne aspekty w inny sposób, nie są naszymi wrogami, ale warto być może obserwować i znaleźć tak zwany złoty środek. Ten tydzień będzie wybitnie do tego, by coś prognozować, skupić się na tym, co było Waszym atutem, co udało Wam się przeforsować, co udało Wam się dokończyć lub z czego wyciągnęliście jakieś nauki, jakąś wiedzę. Finansowo uważajcie, to nie będzie czas na takie mocne avanti i realizowanie, nie wiem, no, niesprawdzonych na przykład projektów. Tutaj mogą być pewnego rodzaju dwutorowości, więc niekoniecznie zgodne z Wami. Więc prognozowanie, przeglądanie tego, co jest Waszym atutem i robienie czegoś na przyszłość, chociażby w aspekcie przeliczenia, przemyślenia,
zmotywowania się do napisania jakiegoś, nie wiem, CV, zweryfikowania ofert, ale finansowo sensu stricte uważajcie. To nie jest dobry czas na to, aby tak po prostu wydawać pieniądze. Osoby, które są obecnie w relacjach, myślę, że to jest przede wszystkim czas na to, by troszeczkę zatrzymać się w aspektach przemyśleń tych waszych relacji. Może literalnie macie jakąś kwestię do przegadania, przerozmawiania. Może na chwilę obecną wasi partnerzy, partnerki są gdzieś w terenie, nie jesteście razem, czy to jest kwestia rozłąki, na przykład praca za granicą, lub jakiegoś innego wyjazdu, lub nieco się tutaj pooddzielaliście. I mam wrażenie, że to będzie czas na to, by przedyskutować przede wszystkim. Nie oceniać tak od po prostu moje widzimisię, moja gdybologia. No nie. Macie potencjał do tego, by porozmawiać, by pewne rzeczy móc naprawić. Tylko tak ze spokojem, w harmonii ze sobą. Czasami trzeba zdystansować się od pewnych sytuacji, które są głośne, które nakręcają tylko taką spiralę zdenerwowania. Czas na to, by po prostu odzyskać oddech i harmonię w sobie. Mam wrażenie, że u niektórych z Was mogą realizować się jakieś sprawy prawne, notarialne, ustalanie pewnych aspektów i mam wrażenie i tego życzę Wam z całego serca, że dojdziecie do konsensusu. Być może zażegnacie jakieś kwestie, które były dla Was niekomfortowe, być może kwestie pomówień innych, a pamiętajcie, że ludzie potrafią być naprawdę czasami mocno ekspansywni, a w zaangażowanie w nie swoje relacje. Jeśli chodzi o aspekty osób, które w tej chwili są singlami, to myślę, że to będzie czas na to, by przemyśleć. Ja mam tutaj angażowanie się lub pomysł angażowania się w bardzo jakąś sytuację, która jest dla Was mocno niejasna, i mam wrażenie, że to jest kwestia tylko takiej przelotnej znajomości. Uważajcie na tę osobę, ze względu na to, że może być to osoba troszeczkę, jakby to ładnie powiedzieć, funkcjonująca w innym uniwersum. To będzie być może osoba, która może spowodować, że wy ponownie się sparzycie. Mocno uważajcie, szóstka buław, po mojemu jest to taki człowiek, tryb zdobywcy. Przybyłem, zobaczyłem, wybyłem i wszystko na temat. Z wisielcem na wyniku mocno patrzcie, jakie ma zamiary. Tak więc po mojemu czas na to, by być może z pewnymi rzeczami się uporać i nie gnać tak bez opamiętania. Sporo poświęćcie uwagi, i to jest po mojemu, na przede wszystkim zajęcie się swoją psychę. Odpocznijcie, zadbajcie o siebie. Tak po prostu. Zadbajcie o siebie. No dobrze. Energetyka. Kto z Was planuje dzieci? Jeżeli tak, pamiętajcie, czytam tylko archetyp, podpowiedź kart. Ja nie jestem lekarzem, bo wszelkie konsultacje medyczne, a takowe tutaj również się pojawiły, do lekarzy. Słuchajcie, jesteście w fantastycznym czasie, po mojemu, by powiększyć rodzinę. Zadbajcie o kwestie perystaltyki jelit, szczególnie żołądek i wątroba, bo tutaj może być trochę przede wszystkim nerwowo, więc być może trzeba troszeczkę odpocząć. I zwróćcie uwagę na aspekty chirurgiczne, być może w aspektach kardiologicznych lub żył. Tutaj warto by było jakąś diagnostykę poczynić. Tyle. Życzę Wam udanego, fantastycznego tygodnia. Pomimo i ponad wszystko, niech się dzieje to, co jest w zgodzie z Wami. Całą resztą się w ogóle nie przejmujcie. Raz jeszcze życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co dobre. A na czytanie zapraszam serdecznie ascendentalne wagi. Moje drogie, moi drodzy, czytanie dla Was nadchodzący tydzień. Wagi, nadchodzący tydzień. Zwróćcie uwagę na sytuacje, które mogą być mocno denerwujące Was. Być może to jest kwestia pieniędzy lub pracy. Zwróćcie uwagę na to, by nie wejść w jakieś sytuacje, które mogą Was bardzo mocno usidlić.
Uważajcie na podpisywane umowy. Zaangażujcie się być może w jakieś weryfikacje, może zdrowotne, które nie będą tylko jedną weryfikacją, przynajmniej tutaj dwie, trzy poczyńcie, żeby po prostu nie dać się uwikłać w coś, co jest nerwowe, gdzieś, gdzie trzeba będzie walczyć jakby o swoje, w kontekście takim negatywnym, bo działanie dla siebie przez pryzmat ja mogę, ja dam radę jest jak najbardziej słuszne. Tylko tutaj uważajcie, bo otoczenie w tym tygodniu może być mocno nerwowe. Ludzie, sytuacje, okoliczności. Przy karcie diabła mogą być kwestie związane z olbrzymimi pieniędzmi. Jakaś super podwyżka albo jakaś ekstra oferta nie do odrzucenia, tylko że ta oferta może mieć drugie dno. Nie dajcie się nabrać i na spokojnie zweryfikujcie, co jest w waszych potencjałach. Kwestie zawodowe. No właśnie. Moi drodzy, rzeczywiście, jeżeli będziecie w tym tygodniu być może mieli propozycję podpisania jakiejś super oferty, jakiejś super pracy do rozpoczęcia, jakichś kwestii finansowych, to bardzo mocno zobaczcie tło tej ewentualnej podpisanej umowy. Przy księżycu coś jest niejasne, coś niepewne. Może jest niedobór informacji, może niedobór jakichś dokumentów. Zobaczcie, czy coś ktoś przed wami nie ukrywa. Może być to sytuacja, która będzie wymagać przeliczenia, zweryfikowania. Uważajcie na tak zwanych złodziejaszków, ewentualnie na sytuacje, które mogą być z przeszacowaniem. Myślę, że to będzie tydzień, w którym warto by było jednak bardziej skupić się na własnych potrzebach, na tym, co dla was jest najistotniejsze, na tym, co ta umowa da wam, albo w jaki sposób możecie się realizować, pogłębiać swoją wiedzę, pogłębiać swoją atrakcyjność zawodową i postarajcie się wyizolować pod takiej opinii, bo co inni powiedzą, albo po mojemu, zwróćcie uwagę na sytuację, co mówią kobiety, szczególnie na pozycji kierowników, liderów, bo owszem, być może ich doświadczenie jest istotne, ale czasami trzeba powiedzieć dziękuję, ze względu na to, że to, co im, tym osobom lub tym sytuacjom się wydaje, że jest ok, dla was może być przeszacowane, dla was może być nieopłacalne. Być może koszta będą za duże w stosunku do zysków. Uważajcie po mojemu na literalnie jakiś wyzysk, na podpisanie nierzetelnej umowy, czy wejście w jakąś niefajną kwestię projektu, zadania do wykonania. Tutaj miejcie otwarte oczy i nie dajcie się po prostu wywieźć w pole. Emocjonalnie. Myślę, że osoby, które w tej chwili są w relacji, to będzie dla was tydzień, który pozwoli wam zrzucić pewien balast, który być może blokował was przed jakimś takim głębszym realizowaniem swojej relacji obecnej. Może tutaj się pojawić uwolnienie od jakichś okoliczności, sytuacji, gdzie być może osoba z przeszłości raz jeszcze stanie przed wami i ma potencjał naprawdę bardzo fajnej relacji, umocnienie. Może wróci wasz partner, partnerka, może byliście w takim czasie troszeczkę, który potrzebował dać wam dystans, być może oczyścić pewną atmosferę, uwolnić się od tego, co po prostu w was wygasło. Macie potencjał naprawdę na to, by ta relacja przez pryzmat, wiecie, jak w życiu, doświadczenia, czasami tego trudniejszego, mogła transformować i naprawdę być przepiękną relacją, taką dojrzałą, piękną, która jest ważna dla obu stron, która wnosi zrozumienie, akceptację, pomoc, taką dojrzałość tej relacji. Osoby, które w tej chwili są singlami, moi drodzy, moje drogie, mam wrażenie, że przed wami czas, który był takim trochę dywagacją, przestojem, może zakończyć się. Na horyzoncie waszej drogi emocjonalnej, miłosnej
po mojemu osoba równolatek lub nieco młodsza, która jest bardzo poukładana, która jest stabilna emocjonalnie, ma fajną pracę i myślę, że to może być po mojemu ktoś z trygonu wody, rak, skorpion, ryby. I cóż mam powiedzieć? Działajcie, bądźcie szczęśliwi i pamiętajcie, że karty są podpowiedzią, a nie wyrocznią. Energetyka na ten tydzień dla Was. Energetyka. Zwróćcie uwagę na kręgosłup lędźwiowy. Zwróćcie uwagę na sytuację z jakimiś alergiami, przeziębieniami. Tutaj być może potrzebna będzie też jakaś weryfikacja konsultacyjna, medyczna. Po mojemu jakieś infekcje gardła, jakieś kwestie związane z, może nie wiem, oczy, uszy, nos, zatoki, szczególnie dla okulista tutaj się kłania. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na kręgosłupy lędźwiowe. Myślę, że to będzie czas do tego, by zrobić fajne porządki. Myślę, że to będzie czas na to, by uporać się z jakimiś aspektami, które trzeba po prostu odciąć, zredukować. Może jakaś kwestia, nie wiem, wizyty u ortopedy. Pamiętajcie, to jest archetyp kart. Konsultacje medyczne to tylko u specjalistów, a Wy żyjcie pełnią swojego życia w szczęśliwości. I tego Wam życzę. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie i niech ten tydzień będzie udany, pełen optymistycznych wiadomości i zrozumienia. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku Skorpiona w ascendencie. Moje drogie, moi drodzy, cóż tam u Was? Co tam u Skorpionów? Nadchodzący tydzień. Skorpiony. Może być to tydzień, który przyniesie w końcu uwolnienie spod jakichś dyktat, spod jakichś naleciałości, spod jakichś sytuacji, które najzwyczajniej w świecie zamykały Was w jakichś klatkach iluzji. Mogą być to sytuacje o jakieś pieniądze. Mogą być to sytuacje związane z poczuciem swojej wartości. Będzie to czas na uwolnienie. Być może to będzie doskonały czas na to, aby wyjść z sytuacji, które tyczyły się relacji bardzo osobistych, rodzinnych, albo może to chodzić o kwestie, o jakieś pieniądze. Być może wysypią się tak zwane okoliczności lub ludzie, którzy coś skrywali, którzy próbowali zaciemnić jakiś obraz, szczególnie jeśli chodzi o kwestie pieniędzy. Mam też wrażenie, że w tym tygodniu macie potencjał na konkretne, rzeczowe, w końcu zdiagnozowanie w aspektach medycznych. A to też jest bardzo, bardzo istotne. Zawodowo. Wow. Może niektóre z Was zdecydują się na wyjście z pracy, która jest mocno toksyczna, która jest mocno obciążająca i tylko najzwyczajniej w świecie albo Was oszukuje, literalnie okrada, lub czujecie się w tym otoczeniu bardzo niekomfortowo. Ale macie też potencjał wyjaśnienia, odnalezienia rozwiązania lub dotrzecie do informacji, które przed Wami są skrywane, po to, byście czegoś nie zyskały. Po to, by nie wiem, wasza atrakcyjność zawodowa, wasze umiejętności, wasze sukcesy były niezauważane. Macie potencjał do tego, by po prostu stawić temu czoła i wyjść naprawdę obronną ręką. Uważajcie również, mogą się w tym tygodniu, dla niektórych z Was oczywiście, relacje zawodowe skończyć. Mam nadzieję, że to będzie zakończenie relacji zawodowych na Waszych warunkach, aczkolwiek jest potencjał zwolnień. Pamiętajcie, karty nie są wyrocznią. Ale mam olbrzymie wrażenie, że ta ósemka pucharów mówi, jakkolwiek, cokolwiek by się nie zadziewało, idź przed siebie. To może być dobry czas na to, by przez pryzmat już zdobytych doświadczeń, już sytuacji, które cię w jakiś sposób wykorzystały,
Twoje okrzepnięcie w tym temacie będzie na tyle pomocne, że odnajdziesz bardzo szybko swoje powołanie w nowej pracy, na przykład, która tam będzie mogła, tak aż spojrzałem pod, docenić Ciebie, Twoje wartości i będzie to zdecydowanie lepsza praca. Tak więc jeśli to się tak będzie realizować, życzę Wam przede wszystkim siły, spokoju i najzwyczajniej w świecie być może zakończycie to, co z Wami po prostu nie rezonuje. Relacje. A jeśli chodzi o osoby, które są obecnie w relacjach, myślę, że to będzie czas, w którym będziecie domykać tak zwane ciche dni. Będzie to czas, w których w końcu zdecydujecie się, czego tak naprawdę chcecie. Może jesteście na etapie jakichś dywagacji ze swoim partnerem, partnerką, może pewnych ustaleń, może żyjecie troszeczkę na odległość. Kwestia pracy, podejrzewam, że kwestia pracy najbardziej. Ten tydzień przyniesie Wam potencjał dogadania się, określenia kierunków tej Waszej relacji dalej. Myślę, że u niektórych z Was również przejdziecie ze stanu narzeczeństwa w troszkę głębszą formę Waszej relacji. Myślę, że to będzie taka relacja bardzo dojrzała, przynajmniej tak to wygląda w kartach, która będzie realizować się długoterminowo, w zrozumieniu, w takim niegalopowaniu. Już może motyli w brzuchu nie ma, ale jest za to szczerość, oddanie, pomoc. Bardzo dobrze. Tak więc wszelkie sytuacje, które mogły być nerwowe, myślę, że w tym tygodniu Wam się zakończą i dojdziecie do wspólnych konsensusów. Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestię singli, mam wrażenie, że gdzieś na jakimś spotkaniu, na imieninach u przyjaciółki, na jakimś spotkaniu wyjazdowym zostanie Wam przedstawiona osoba trygonu powietrznego, bliźnięta waga wodnik, która przynajmniej na ten moment wygląda bardzo ciekawie i życzę Wam powodzenia. Rozwijajcie się. Będzie to czas, w którym przede wszystkim trzeba będzie wziąć pod uwagę moje własne dobro. Może być trochę nerwowo dookoła. Ludzie z Waszego najbliższego otoczenia mogą mówić, a w ogóle uważaj, gdzie ty idziesz, co ty w ogóle robisz. Po mojemu może warto zaryzykować. Pamiętajcie, nikt w Waszych butach chodzić nie będzie. Życzę Wam szczęścia, tak po prostu. Energetyka. Zwróćcie uwagę na kwestię z pęcherzem. Tutaj dieta jakaś, po mojemu, troszeczkę macie przebodźcowanie, jeśli chodzi o splot słoneczny. Być może wypadałoby się troszeczkę uziemić, odpocząć. Myślę, że to jest czas, w którym zadbajcie o kręgosłup szyjny, o ramiona. Tutaj troszeczkę może jakaś fizjoterapia, jakiś masaż by się przydał. Generalnie macie przepiękną energetykę i niech taka będzie. Zadbajcie tylko o pęcherz, kwestie z tym kręgosłupem szyjnym, barki. Zafundujcie sobie po prostu jakiś masaż. Tyle. Życzę Wam pięknego, udanego tygodnia. Cudownych ludzi wokół. Realizujcie się i zawodowo, i emocjonalnie w najlepszych wartościach dla siebie i udanego tygodnia Wam życzę. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. Na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego Łucznika, czyli Strzelce. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i niech ten tydzień będzie udany, sympatyczny, pełen cudownych potencjałów i możliwości. No i oczywiście z miłością. Literalnie mogą się odbywać jakieś sprawy sądowe. Trzeba będzie zmienić podejście do pewnych schematów, szczególnie do kwestii finansowych. Być może trzeba będzie poczynić jakieś remanenty w swojej przestrzeni, tak zawodowej, jak i osobiście domowej. Może to będzie czas, w którym pewne rzeczy mają szansę na naprawę. Dlaczego? Bo wasz punkt widzenia się zmieni. Wiecie, jak to jest, nie? Punkt widzenia, pogląd zależy od tego, jak siedzimy. O, może w ten sposób. Może się literalnie odbywać jakieś, nie wiem, rozmowy na temat pieniędzy, na temat kwestii z podwyżkami w pracy, ale mogą też się realizować jakieś aspekty sądowo-prawne.
I tutaj zwróćcie uwagę, ponieważ po mojemu mam wrażenie, że pewna niewiedza lub zagubienie dokumentów lub niedoinformowanie w aspektach prawnych, a pamiętajcie, no, niewiedza prawna nie jest tłumaczeniem, może być w problemie. Więc tutaj rzeczywiście być może warto wziąć jakiegoś nie wiem, specjalistę, iść po jakąś poradę, co by nikt was w cudzysłowie nie zagiął na aspektach prawnych. Lub po prostu weźcie jakiegoś specjalistę. Zawodowo sporo spotkań, mogą być to bardzo twórcze, bardzo kreatywne spotkania, dające wam naprawdę taki power do działania, ale też to będą być może spotkania, które pozwolą wam na to, by odnaleźć jakieś niesztampowe rozwiązania. Może jesteście na etapie realizacji jakiegoś projektu, który jest w potencjale naprawdę dający satysfakcję i taką zawodową, i finansową, tylko być może utknęliście w jakimś procesie. Tutaj być może wspomożenie, wsparcie się wiedzą kobiety z trygonu ognistego, baran, lew, strzelec, może być pomocne. Po mojemu również uważajcie na sytuację w tle. Być może do waszego projektu próbuje się podpiąć osoba trzecia, która po pierwsze bardzo mocno próbuje wywrzeć na was presję. Uważajcie, bo jeśli to jest na przykład organizacyjna jakaś taka, nie wiem, konkurencja albo działanie na dwóch aspektach, to uważajcie, żeby po prostu wasze sukcesy i wasze pomysły nie zostały wykorzystane, bo być może ktoś ma większe moce przerobowe, a potem wy siedzicie nad projektem, a okaże się, że to nie wy będziecie spijać tak zwaną śmietankę, tylko ktoś po prostu zajmie wam projekt. Mocno na to zwróćcie uwagę. Generalnie uważajcie w tym tygodniu na jakieś zwierzchnięcia internetowe, uszkodzenia jakichś tam, nie wiem, komputerów, przerwy w dostawie prądu i tego typu aspekty. Co by mieć plan B i róbcie archiwizację swojej pracy, co by potem się nie okazało, że no, wasza praca poszła dymem. Relacje. A co to tak nerwowo? Dlaczegoż to tak nerwowo? Jeśli chodzi o aspekty, aż dobiorę, co tam w cieniu, już chyba wiem. Strzelce, dosyć nerwowy tydzień, no co ja mam mówić? Może być to tydzień z plotkami, może być to tydzień z ludźmi dookoła, którzy będą próbować was zdenerwować, skonfundować, a być może cały ten numer tego nerwowania polega na tym, że trochę za mało poświęcacie uwagi rodzinie, swoim partnerom. I ja wiem, że tutaj kwestie finansowe, zawodowe, awanse zawodowe, rozwój zawodowy jest bardzo istotny, ale mam wrażenie, że tutaj te kwestie, szczególnie z nerwowością, poczuciem takiego, nie wiem, wykorzystania, jakichś dziwnych aspektów emocjonalnych również, może być spowodowany tym, że niewspółmiernie dużo pracujecie. Troszeczkę ten tydzień może być taki, wiecie, pracusiowy. I ja wszystko rozumiem. Spróbujcie tylko wziąć pod uwagę wyważenie tego czasu. Kariera karierą, pieniądze pieniędzmi. Funkcjonujemy na planecie, na której no, nie płacimy muszelkami, przynajmniej nie w naszej strefie klimatycznej. A więc może warto troszeczkę się zatrzymać. Być może tą blokadą w tej relacji, tymi stresami, tymi nerwami są właśnie jakby takie trochę mniej zaangażowania emocjonalnego, bo praca, praca, praca. Weźcie pod uwagę i przemyślcie przynajmniej. Drodzy single i singielki, słuchajcie, macie fantastyczny czas na to, by zacząć spełniać swoje marzenia i macie potencjał na fajną, nową relację. Jedyne co, to nie rozkminiajcie przeszłości, nie zakładajcie niczego. Pozwólcie się oczarować, bądźcie sobą, pokażcie się z najbardziej atrakcyjnej strony, czyli prawdziwej. Nie udawajcie nikogo, kim nie jesteście, a myślę, że przed niektórymi z was naprawdę jest potencjał fajnej znajomości. Co dalej? Życzę wam jak najpiękniej, żeby się ona realizowała. Generalnie w podpowiedziach mam naprawdę fajną relację. No tutaj to drugie dno gdzieś troszeczkę w cichości mówi uważajcie, uważajcie, a generalnie tarotowa karta marzeń życzę wam cudownej znajomości z potencjałem na coś bardziej. Energetyka.
kwestia żylaków, kwestia kości biodrowej. Zwróćcie uwagę, bardzo mocno Was proszę, na kwestię diety i perystaltykę. Tutaj być może trzeba będzie jakieś konsultacje gastrologiczne poczynić, zmienić troszeczkę dietę, może trochę bardziej lekkostrawnie w tym tygodniu, zrobić sobie jakiś, nie wiem, post przerywany, trochę więcej wody. Macie też potencjał rozbudowy rodziny i to będzie fajny czas do tego, by przemyśleć. Zwróćcie uwagę troszeczkę na kwestie niższego ciśnienia. Tutaj mogą pojawić się jakieś kwestie z potrzebą na przykład, nie wiem, bardziej ekspresyjnych spacerów, tak żeby po prostu dotlenić się bardziej. Powtarzam i przypominam, nie jestem lekarzem. To jest czytanie archetypu kart. Po wszelkie diagnozy i konsultacje to do medyków. Pięknie Wam dziękuję, drodzy strzelce i łuczniczki. Życzę Wam udanego, pięknego tygodnia. Spełniajcie go wedle swojej woli i niech się dzieje to, co najlepsze dla Was. A na czytanie zapraszam osoby z ascendentalnym koziorożcem. Moje drogie, moi drodzy, czytanko dla Was. Nadchodzący tydzień. Cóż u koziorożców? Zapowiada się bardzo ciekawie. Moi drodzy, moje drogie, uważajcie, co by wasze ego i galopada nie spowodowała braku podjęcia decyzji. Zawsze, może nie tak, najlepszą drogą do tego, by osiągać swoje sukcesy, jest docenić to, co już zostało poczynione i wykorzystać najlepsze wartości do tego, by aspirować dalej, mądrze wybierać, ale wszystko to warto by było poprzedzone porządkowaniem. Do momentu, kiedy nie uwolnicie się od sytuacji, które są obciążające, być może nie wasze, może zajmujecie się czymś, co już absolutnie ani nie rezonuje, kiedyś było jakąś nadzieją, jakimś planem, jakimś pomysłem niezrealizowanym i być może trzymanie się kurczowo tego, co już dawno wybrzmiało, blokuje wasze działania i być może to powoduje, że macie problem z wyborem. To jest tydzień, w którym naprawdę możecie osiągnąć sukces. Warto by było przemyśleć, w czym jesteście dobrzy, wykorzystać potencjały tych sukcesów i ruszyć, że tak powiem, do przodu. Zwróćcie uwagę, ten tydzień może być troszkę trudniejszy po mojemu, ze względu na to, że być może aspekty z platoniczną miłością albo z ludźmi dookoła was, którzy być może są emocjonalnie, mentalnie i fizycznie, chodzi o aspekt uzależnieniowy, no, jakby blokujący was. Tutaj warto by było przede wszystkim dać sobie szansę i zacząć realizować marzenia, projekty, potrzeby, które są dla was. Tak po prostu. Czasami najlepszą formą pomocy jest pozwolenie odejść. Również sobie. W sensie zmienić perspektywę przestrzenną. Zawodowo. U kogo się szykuje delegacja, moi drodzy? Wow! Fantastyczny czas pracy. Delegacje, różnego rodzaju rozwój, odnajdywanie lepszej pracy, dodatkowa praca, świetny czas na awanse, dużo wiadomości, dużo możliwości. Bardzo, że tak powiem, rozjechany tydzień w takich potencjałach na lepszą pracę, lepsze możliwości, fajniejsze znajomości, nowi kontrahenci. Macie naprawdę potencjał na bardzo aktywny, bardzo pozytywny i w aspektach takiego poczucia wow, zrobiłem dobrą pracę, takiej satysfakcji zawodowej, ale też i finansowej. Nie przeoczcie potencjałów, które są w zasięgu waszej ręki. Może dla niektórych z was być to świetny czas na aplikowanie, na wysyłanie CV, na rozmowy kwalifikacyjne, a naprawdę jest to, może być to tydzień, w którym wasze podejście będzie bardzo twórcze i otwierające wiele nowych aspektów. Życzę wam fantastycznego powodzenia i niech się dzieje to, co najlepsze dla was. W kwestiach emocjonalnych
Aha. Mam wrażenie, że ten tydzień, osoby, które są w relacjach, będzie tygodniem rozmów, negocjacji, wyjaśniania, ale mam wrażenie, że to będzie czas, w którym wasza relacja nabierze takiego nowego wiatru. Coś będziecie chcieli wyremontować. Coś będziecie chcieli polepszyć. Być może wasz partner, wasza partnerka, troszeczkę pozamykana w sobie, w końcu otworzy się. Usłyszycie to, co jest najistotniejsze. Staniecie na tak zwanym dywaniku, tylko wykażcie się cierpliwością. Cierpliwością. Żeby pewne rzeczy nie okazały się tylko na chwilę, na moment, tak? Bo pewne sytuacje troszeczkę, wiecie, jak to jest w życiu. Czasami zamykamy się, potrzebujemy czasu, a w momencie, kiedy zaczynamy coś mówić, to ta druga strona, choć bardzo czekała na to, co my chcemy powiedzieć, zaczyna być taka troszeczkę nerwowo, niesubordynowana, nie ma jakby czasu czy cierpliwości do tego, by to wysłuchać. I tutaj uwaga, słuchający, wykażcie się cierpliwością, bo macie potencjał naprawdę na naprawę tej relacji, wyjaśnienie sobie sytuacji dyskusyjnych, na to, by być może wykorzystać potencjał nierzadki, bo w aspektach emocjonalnych król mieczy mówi o człowieku, który jest dosyć skryty, trochę taki problem z komunikacją może być. Więc może w tym tygodniu macie niebywały potencjał na to, by w końcu usłyszeć, co wasi partnerzy, partnerki mają wam do powiedzenia i potencjał naprawy. Nie przeoczcie tego. Single. Powiem tak. To będzie tydzień do wykorzystania tego. To jest niebywałe karty po prostu. Niebywałe. Do tego, by postawić wszystko na jedną kartę i zrobić totalną czystkę w swojej przestrzeni. Być może macie trzy asy, kochani. Finalnie mamy asa mieczy. Wszystko możecie. Być może to jest czas zamknięcia sytuacji, które mocno was wykorzystywały. Może to jest czas tak zwanego ozdrowienia emocjonalnego. Czas gotowości i otwartości na nową relację. Porządki będą przed wami. Ale dzięki temu spełnienie. Karta Słońca. Jeżeli ktoś z was jest gotowy na jakąś relację, to myślę, że to jest właśnie ten czas. Macie przepiękne karty. Czas na pogodzenie się z przeszłością. Przestańcie dywagować, co mogłam, co mogłem, a jakbym zrobił tak czy inaczej, czy bardziej się poświęcił, czy odpuścił. To już jest nieistotne. To już jest nieistotne. Odetnijcie się od tego. I jest to doskonały potencjał. Jak zrobicie to, lub weźmiecie chociażby pod uwagę, to wszechświat przed wami naprawdę może stanąć otworem. Karta Słońca to jedna z najszczęśliwszych kart w kartach Tarota. Pozwólcie sobie na to. Oczywiście, jeżeli tak czujecie. Energetyka. Zwróćcie uwagę na niedobór wody. Tutaj też kwestie jakieś zabiegowe, chirurgiczne, w aspektach ginekologicznych lub kwestii urologicznych. Zwróćcie uwagę na ewentualne badania, chociażby jakieś okresowe. Mam też wrażenie, że tutaj karty sugerują jakieś działania w aspekcie oddechu, nie wiem, krtań, gardło, migdałki, kwestie stomatologiczne do ogarnięcia. Generalnie macie bardzo fajną energetykę. Troszeczkę uspokójcie myśli, głowę, bo tutaj rzeczywiście bóle głowy, ale to jest spowodowane takimi nadmiarowymi dywagacjami. Może warto troszeczkę ten tydzień uspokoić się. O, może tak. Więcej spaceru, więcej słoneczka, takich zrobienia sobie przyjemności i po prostu na spokojnie. Pięknie Wam dziękuję. Pamiętajcie, że archetyp kart jest podpowiedzią, a wszelkie konsultacje to do medyków. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie. Życzę Wam dobrego, udanego tygodnia. No i cóż, niech się dzieje to, co dobre dla Was. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego wodnika.
Moje drogie, moi drodzy, czytanie dla Was na nadchodzący tydzień. Wodnik. Wodnik. Mam wrażenie, że niektóre z Was są u finiszu jakichś działań zawodowych i pisany jest Wam naprawdę fantastyczny sukces, docenienie jak najbardziej. Nie odpuśćcie tylko na finiszu, bo trzeba będzie albo troszeczkę wyizolować się od sytuacji, które mogą stać w przeszkodzie, szczególnie od głupich plotek lub ludzi, którzy będą Wam niby oferować pracę, pomoc, ale tak naprawdę to nic nie zrobią, a mogą próbować zablokować Wam Wasze działania przez to, że Wy będziecie liczyć okej, tam pomoże mi Zosia, Krzysiu albo ktoś, a tak naprawdę nie ruszycie z czymś, co i tak już robicie lub wiecie jak zrobić lub jesteście, może w ten sposób, wytrzymajcie presję i ciśnienie, bo jesteście tuż przed zwycięstwem i bardzo dobrze. Ten tydzień warto by było też troszeczkę wytyczyć granice, które mogą być naruszane przez osoby starsze z waszego najbliższego otoczenia. I ja wiem, że z szacunkiem, z miłością, z jakby pomocą, bo być może potrzebują jakiejś pomocy te osoby, ale warto by było jednak wyznaczyć granice. Możecie mieć takie wjazdy emocjonalne, przysłowiowo, jak to czasami mówię, ktoś swoją łyżką w waszej zupie będzie próbował namieszać. Tutaj mocno uważajcie i wyznaczcie po prostu granice. Może być to doskonały czas na to, by poszerzać swoją wiedzę. Kursy, różnego rodzaju kwestie, które was ciekawią, co by ubogacać. Podpowiedź, uważajcie na sytuacje, które mogą wydawać się wow, a tak naprawdę wcale takie nie są i po mojemu bardzo chodzi o wasze pieniądze. Mogą pojawić się propozycje nie do odrzucenia, mogą się, jesteśmy teraz w takim czasie troszeczkę, wiecie, ubezpieczenia na dom odnawiamy, ubezpieczenia samochodów, oferty jakichś takich fantastycznych projektów nowych, zawodowych mogą się pojawiać. Czytajcie wszystko drobnym drukiem i zaufajcie temu, co widzicie, przez pryzmat dogłębnego poznania. Nie ufajcie, coś wam mignie, ktoś coś powie. Tutaj nie. Mocno zwróćcie uwagę na pieniądze. Zawodowo. Kto myśli o zmianie pracy? Jeżeli tak, fantastyczny moment. Doskonały. Nawet macie potencjał kierowniczego stanowiska, macie potencjał porwania innych za sobą, więc jeżeli tkwicie w jakiejś takiej zależności zawodowej, która już się wypaliła, która stoi w miejscu, która tylko w jakiś sposób was gdzieś tam ogranicza, to macie potencjał na nową pracę, na stworzenie fajnej grupy zawodowej albo wejście w nowy, bardzo atrakcyjny projekt zawodowy. Jak najbardziej tak. Modernizacje, renowacje, jakieś takie przeorganizowanie przestrzeni jak najbardziej. Jedyne ale, uważajcie na osoby trygonu wodnego w zależnościach współpartnerskich, mocno przyjacielskich, w relacjach oczywiście tutaj mówię cały czas zawodowych, ze względu na to, że być może będzie taka sytuacja, że nie będzie wam wypadało odmówić lub powiedzieć parę słów tak zwanej prawdy osobie, którą bardzo lubicie, a która troszkę może tutaj no nie realizować się tak, jakbyście tego chciały czy chcieli. Sami wiecie, no, pewne zachowane granice wypadałoby zachować, szczególnie w relacjach zawodowych. To, że idziecie później na wspólną kawę czy wspólne lody po pracy, to jest inna bajka. Tutaj a umiejętność wytyczenia pewnych zadań i ram, których powinniśmy się trzymać. Tutaj może być z tym troszeczkę problem, ale generalnie fajny tydzień przed Wami. Emocjonalnie osoby, które są w relacjach. Wow,
polepszenie, wyjazd być może do swojego ukochanego, ukochanej gdzieś za granicę i rozpoczęcie jakby nowego etapu waszej relacji. Mam wrażenie, że pewne rzeczy się powyjaśniają. Mam wrażenie, że dokonacie pewnych rozrachunków. Być może to, co was blokowało, to, co nie dało rady się przeforsować, to, czego nie widziałyście, nie widzieliście, będzie miało potencjał po prostu rozwikłania, rozwiązania i myślę, że wasza relacja nabierze nowych, fantastycznych rumieńców. Życzę wam jak najwięcej miłości. Jeśli chodzi o ten tydzień dla osób, dla singli na ten moment, mam wrażenie, że troszeczkę możecie być obserwowani przez taką trochę skrytą osobę. Bardzo się podobacie, tylko ta osoba nie ma jakby odwagi wam o tym powiedzieć, ale bardzo mocno czuje miętę przez rumianek. Po mojemu, jak nie podejmiecie wyzwania i bez względu na płeć, to wy nie wyjdziecie z inicjatywą, to tak zostanie. Więc wybór zostawiam wam. Wiecie, jak to w życiu czasami bywa. A bywa tak, że ta filigranowa kobieta ma siłę przebicia większą niż ten rosły gladiator. Więc może czasami, co by nie żałować sobie, że się nie spróbowało, warto spróbować. Życzę wam mnóstwa cudownej miłości, fajnych relacji, potencjałów na fajne związki. I niech tak będzie. Energetyka. Zwróćcie uwagę na kwestię ze ścięgnami, moi drodzy, jakieś dolegliwości z wieku młodzieńczego, kwestia z kręgosłupem i jakieś takie małe nieżyty nosowe. No, weszliśmy w powolutku w taki czas trochę przeziębień grypowych. Tutaj jakieś witaminki, jakieś tego typu rzeczy. Zwróćcie też uwagę na kwestie literalnie bardzo mocne w możliwościach rozbudowy rodziny przez pączkowanie. Jeśli macie na to życzenie, super, życzę wam powodzenia i gratuluję. A jeśli niekoniecznie, no to generalnie ścięgna, kwestie kręgosłupa, dolegliwości wieku młodzieńczego i zwróćcie troszeczkę uwagę na jakieś takie drobne nieżyty. To tak po mojemu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Pięknego, udanego tygodnia, cudownej pogody ducha przede wszystkim. No i cóż, niech się dzieje to, co z wami w zgodzie, a całą resztą się wcale w ogóle nawet nie przejmujcie. Pięknie dziękuję za wysłuchanie, udanego tygodnia i do zobaczenia. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnej ryby. Moje drogie, moi drodzy, czytanko dla was. Weźcie to, co do was przemawia, a resztą się w ogóle totalnie, absolutnie nie przejmujcie. Ryby, nadchodzący tydzień, ryby. Kto wybiera się na spotkanie z osobą z przeszłości? Jeżeli tak, to zwróćcie uwagę, co by was emocje nie zjadły. Być może w tym tygodniu niektóre z was literalnie chciałyby się spotkać z kimś, kogo dawno nie widziałyście, nie widzieliście. Ktoś, kto może był kiedyś waszym przyjacielem, powiernikiem, przyjaciółką. Pewne rzeczy być może uległy zmianie. Uważajcie na sytuacje, które mogą być jakoś niekorzystne emocjonalnie czy finansowo. Po mojemu, i proszę tutaj się nie pogniewać, może być taka sytuacja w tym tygodniu, że ktoś z waszej przeszłości, ktoś, kogo ceniłyście, ceniliście, będzie prosić o pomoc. Jak samo pomaganie jest piękne, szlachetne, jak tylko możemy, pomagajmy. Tak mam wrażenie tutaj, niech wam się troszeczkę zapali światełko, bo być może ta pomoc będzie... Warto by było wspomóc nie w taki sposób, jaki zostaniecie poproszeni.
Pamiętajcie, najlepszą pomocą jest nie ten pstrąg na srebrnej tacy, tylko użyczenie wędki lub wspólne wędkowanie, bo nie rodzi niezdrowej sytuacji później. Czasami ta osoba pomagająca w perspektywie czasu może okazać się personą non grata. Tak więc tutaj mądra pomoc, a to jest po mojemu. Zawodowo, wow, kto chce podpisać umowę w tym tygodniu na fantastyczną pracę? Słuchajcie, naprawdę macie potencjał w tym tygodniu na podpisanie rzetelnej, długoterminowej, spełniającej, szczęśliwej, fantastycznej umowy. I ja Wam życzę, niech taka będzie. Może być to praca, która jest pracą na przykład w rozjazdach. Koło fortuny po mojemu, gdzie się jeździ, podróżuje, może przy autach, może w jakimś deweloperce, samochodem. Chodziło o transport, nie deweloperka, bo deweloperka to mieszkaniówka. Aczkolwiek może będziecie deweloperami i będziecie jeździć, sprzedawać rezydencje za grube miliony. Życzę Wam świetnych prowizji. Niech tak będzie. Wcale z tą deweloperką się nie za bardzo pomylimy. Generalnie to jest naprawdę fantastyczny czas na dobre, rzetelne podpisywanie umów. Może tutaj będziecie rozwijać jakieś firmy rodzinne. Może to będzie świetny czas na to, by w końcu nareszcie zacząć realizować się tak, jak chcecie. I życzę Wam tego bardzo, bardzo, bardzo. Jedyne małe ale, to uważajcie na pewne aspekty, które gdzieś na backstage'ach mogą się zadziewać. Mocno sprawdźcie, czy ktoś nie igra z waszymi emocjami lub nie wywołuje w was presji emocjonalnych. Tak więc czytajcie wszystko drobnym drukiem i po prostu nie dajcie się na coś naciąć. Ale generalnie fantastyczny tydzień. Życzę Wam super pracy. Kwestia relacji. Myślę, że po pewnym czasie przestoju i stagnacji nastąpi u Was wyjaśnienie okoliczności, kwestii i dojdziecie do jakiegoś konsensusu i to będzie czas, gdzie naprawdę jesteście w stanie przeforsować jakieś ciche dni, uwolnić się od tego. Być może to był czas, w którym nie wiedzieliście, co dalej? Trzeba było zrobić jakiś krok wstecz. Może trzeba było zrobić jakieś remanenty w swojej przestrzeni. Może trzeba było zbalansować emocje, wyciszyć je. Wiecie, nerwy złym doradcą są. Być może jesteście po jakiejś takiej trudniejszej sytuacji. Być może w waszej przestrzeni jest ktoś, szczególnie kobieta trygon ziemski, byk, panna, koziorożec, która próbuje troszeczkę zrobić wam literalnie pod górę. Ale myślę, że to będzie tydzień, w którym pomimo i ponad wszystko, pomimo sytuacji kłopotliwych, pomimo różnych plotek, sytuacji głośnych, wy dokonacie mądrych, fajnych wyborów, takich dla siebie i ta relacja naprawdę ma szansę przetrwać, uzdrowić się i na nowe tory, że tak powiem, wejść. O wiele głębsze, lepsze. Często tak w życiu jest, jak to się mówi, co nas nie ubije, to nas wzmocni. Więc ja Wam życzę tego wzmocnienia. Moi drodzy, jeśli chodzi o single, w tym tygodniu mocno uważajcie na osobę, która może się pojawić tak dosyć trochę znienacka. Macie szóstkę, była w centrum, a to jest ktoś o takim zachowaniu tryb zdobywcy. Może będzie Wam mówił o kwestiach rodzinnych, może będzie Wam mówił o tym, że chce stworzyć rodzinę, ale z drugiej strony będzie to ktoś, kto może coś skrywać, może pewne rzeczy przedstawiać nie takie, jakie są. Może Was zaprosić na super imprezę. Może to być ktoś, kogo poznacie gdzieś u kogoś na imieninach, na jakiejś imprezie. A uważajcie na, że tak powiem, przelotny keks i nie dajcie się wrobić w dziecko. A to jest mocno po mojemu i mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Generalnie czyńcie, jak uważacie, albo uważajcie, jak czynicie. To może być tydzień bardzo fajny, bardzo spełniony, bardzo ekscytujący, pod warunkiem, że być może pewne rzeczy zweryfikujecie i nie dacie się wykorzystać. No i uważajcie na tak zwane drugie dno. Energetyka. Sprawy kobiece. Panowie do urologa sugeruję.
oczywiście archetyp kart, zwróćcie uwagę na jakieś takie gastryczne kwestie, rozstój żołądka, tego typu rzeczy, więc może jakaś dieta, może tutaj by wypadało troszeczkę to wziąć pod uwagę. Zwróćcie uwagę na wodę w organizmie, znaczy jej niedobór, tutaj troszeczkę zadbać o lepsze nawodnienie. Być może czeka Was jakiś aspekt konsultacyjny, jeśli chodzi o krtań, gardło, żuchwa, nie wiem, kwestie ortodontyczne, a to jest po mojemu. Zwróćcie też uwagę na sytuacje związane z tarczycą. O. Generalnie to może być tydzień o takiej potrzebie konsultacji, ale też i po mojemu w dbałości o energetykę. Więcej snu i odpoczynku, bo to może być mocno zagalopowany tydzień dla niektórych z Was. Więc tutaj warto by było troszeczkę więcej czasu zainwestować literalnie w odpoczynek. Takie wyważenie między pracą a odpoczynkiem. Pięknie Wam dziękuję, moje drogie i moi drodzy. Realizujcie się najpiękniej jak to możliwe. Udanego tygodnia Wam życzę i spełniajcie marzenia. Na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego baranka. Moi drodzy, moje drogie, czytanie dla Was. Nadchodzący tydzień baranki. Baran. Myślę, że u niektórych z Was to będzie czas na weryfikację, konsultacje, rozmowy, ustalenia nowych kierunków działania i tak zarówno w aspektach emocjonalnych, jak i zawodowych. To może być czas na to, by nie dać się wykorzystać. Uważajcie na backstage. To może być czas, w którym więcej pracy w domu lub w jakichś aspektach takich komunikacji internetowych, rozmów, negocjacji. Warto by było skorzystać z podpowiedzi osób, które znają się na rzeczy. Zwróćcie też uwagę na niedopowiedzenia, bo jeżeli rzeczywiście ten tydzień będzie realizował się mocno w aspektach na przykład zawodowych, czy twórczych, czy w podejmowaniu ważnych decyzji, to Wasza wiedza będzie kluczową. Co by tutaj na przykład nie zrozumieć czegoś źle, odpacznie, żeby potem się nie okazało, że ktoś lub coś przez Wasze niedopatrzenie lub niewiedzę po prostu Was wykorzysta. Może być to czas na rozmowy ze swoim partnerem, może jakieś ciche dni były, tutaj warto by być może wysłuchać tej drugiej strony, nie po to, by zacząć szpilki wbijać, tylko po to, by odnaleźć jakiś złoty kompromis, po prostu na spokojnie. Literalnie u niektórych z Was mam wrażenie, że może w grę wchodzić sąd pracy, ale mam wrażenie, że to będzie się rozwijać bardzo korzystnie dla Was. Więc jeśli macie jakieś sprawy sądowe w pracy, o pracę, albo jakieś tego typu aspekty zawodowe w rozstrzygnięciu prawnym, to mam wrażenie i życzę Wam tego, aby to wszystko rozstrzygnęło się po Waszej myśli. Zwrot zaległych pensji, niewypłaconych jakichś gratyfikacji, tantiemów, czy kwestia wypłaty zaległego urlopu. Ale to po moje. Zobaczmy dalej. Kwestie zawodowe. Tak. To będzie tydzień na załatwienie spraw skarbowych. To będzie tydzień na wszelkiego rodzaju weryfikację dokumentów, faktur. I uważajcie na to, by ktoś z trygonu wodnego, rak, skorpion, ryby, w aspektach zawodowych nie próbował Wam troszeczkę umniejszyć lub na tak zwany boczny tor wcisnąć. Może być to tydzień, w którym warto by było jednak skupić się na jakości, a nie na prędkości, bo ta jakość okaże się lepszym, długoterminowym działaniem. Sprawdźcie dokumenty, sprawdźcie faktury, zobaczcie, czy się nie kończą pewne opłaty, jakieś, nie wiem, certyfikaty, urzędy skarbowe i tego typu będą do takiej większej weryfikacji i kontroli, co by nic Wam nie umknęło. Za to niektóre z Was będą mieli niebywały potencjał do tego, by albo objąć stanowisko kierownicze, ktoś zaproponuje Wam o wiele lepszą pracę w planie długoterminowym, czyli na dłuższy kontrakt i zdecydowanie o lepszych pieniądzach, bardziej stabilnych, to na pewno. Możecie się czuć troszeczkę w tym tygodniu, że ten tydzień zawodowy pracujący będzie się wlókł, 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 ale myślę, że tutaj każdy aspekt
w tym tygodniu będzie dla Was bardzo istotny. Nie przeoczcie okazji, sprawdzajcie dokumenty, zobaczcie terminy, zobaczcie, w jaki sposób możecie zainwestować w Wasz rozwój zawodowy lub stabilizację finansową. To będzie naprawdę bardzo istotny tydzień dla Was. Relacje. Jakby to ładnie powiedzieć. Pamiętajcie, karty niewyroczne, tak? Mam wrażenie, i teraz tak, dwutorowo, osoby, które są w relacji, mam wrażenie, że zakończycie pewien etap, który mógł być ciągle nawracającym schematem poczucia zdrady, wykorzystania. Może wyjdziecie z takiego systemu, może to będzie czas na weryfikację, wybaczenie i pozwolenie sobie na drugą szansę, albo domkniecie relację, która nic, tylko Was wykorzystywała i być może to było takie w kółko, w kółeczko, w kółko. To będzie czas na to, by to zamknąć. Wybierzcie, co jest bliższe Wam. A jeśli chodzi o osoby niebędące w relacji w tym momencie, to myślę, że to będzie czas na to, aby po mojemu zająć się sobą, swoimi odczuciami i przestać dawać się wykorzystywać. Totalna zmiana podejścia. A ta wieża na wyniku może mówić o potencjale zakończenia pewnych schematów i etapów, które być może otworzą przed Wami jakąś nową drogę. Ze spokojem, z mądrością i taką empatią do siebie. W obu przypadkach tydzień może być trudniejszy, ale myślę, że i w jednym, i w drugim przypadku pomoże Wam to w określeniu siebie, swoich potrzeb i otworzy Wam nowe furtki. Mam nadzieję, że to będą furtki, które pozwolą Wam na zaistnienie w Waszej przestrzeni relacji odpowiedzialnej, rzetelnej i takiej uczciwej emocjonalnie. Bardzo Wam tego życzę. Energetyka, dolegliwości wrodzone, dolegliwości wieku dziecięcego. Zwróćcie uwagę na przefrostowanie serduszka. Karty już mocno sugerują jakieś diagnostyki, jakieś zadbanie, wyciszenie, zadbanie o siebie, weryfikacje medyczne. Być może niektóre z Was stoją przed wyborem, przed decyzją, podjęciem decyzji w aspektach chirurgicznych. Zwróćcie też uwagę na neurologiczne aspekty przebodźcowania. To może być kwestia migreny, to może być kwestia bólu głowy, to może być kwestia, nie wiem, neurologiczna w kwestii poruszania się. Być może to jakieś zabiegi, rehabilitacje, jakieś operacje przed Wami. Dolegliwości wieku młodzieńczego i wrodzone. Tutaj przede wszystkim konsultacje medyczne. Wszystkiego dobrego Wam życzę, moi drodzy. Pamiętajcie, że w kwestiach zdrowotnych czytam tylko i wyłącznie archetyp, który podpowiada mi karta, a wszelkie diagnostyki medyczne to do specjalistów, do lekarzy. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam pomimo i ponad wszystko udanego, dobrego tygodnia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego byka. Moi drodzy, moje drogie, zobaczmy, cóż tam u Was. Nadchodzący tydzień. Byk. O. Słuchajcie, ten tydzień może nieść aspekty nerwowości, niesprawdzonych informacji, jakiejś nierzetelności ze strony Waszych najbliższych w otoczeniu, tak zwanych przyjaciół, znajomych, kogoś w pracy, rodziny. Być może ktoś literalnie będzie próbował stanąć Wam przed Wami na tak zwanej drodze. Może ktoś będzie chciał jakieś plotki lub niesprawdzone informacje,
co będzie bardzo generować, udowodni, a pokaże zrób, a dlaczego. Mocno uważajcie i nie dajcie się po prostu zaskoczyć. Po mojemu będzie to czas, w którym warto by było przede wszystkim nabrać harmonii w sobie, wyrównać potencjały. Nie ufać niczemu, nikomu na słowo, weryfikować wszystko przez swój pryzmat, czy mi się to opłaca, jak ja to widzę. Dwójka mieczy literalnie mówi o niedostrzeganiu czegoś. Może warto pójść do okulisty, może warto jednak raz jeszcze nad czym się pochylić ze spokojem i dopiero wówczas stwierdzić, czy jest mi to potrzebne, czy nie. Tak jak powiedziałem, najbliższe otoczenie może być dziwne, możecie ich nie rozumieć lub to wy będziecie nie zrozumiali i uważajcie na sytuacje, które mogą być no, totalnie niepotrzebne, chaotyczne. Jak to się mówi w żargonie, taki mądry, że głupi. Tak więc uważajcie na nerwiozy przy okazji. Zawodowo. Mam wrażenie, że przez pryzmat rzetelnych informacji jesteście w stanie obrać nowe kierunki w realizacjach zawodowych. Teraz tak, albo to się tyczy deadline'ów i spokojnie dacie radę i to jeszcze wam da dużą satysfakcję i potencjał na rozwój, dużo nowych informacji, wiadomości, postrzeganie was jako wow, super specjalistów, albo być może będziecie literalnie zakończać jakąś pracę, która już z wami nie rezonuje i zamieniać lub oferty będą na o wiele lepszą, taka, która jest dla was spełnieniem. Życzę wam jak najlepszych motywacji, realizacji i działań. To może być też czas, w którym warto bardzo, jakby to ładnie powiedzieć, nie blokować się samemu, bo wiecie, w ósemce pucharów są czasami takie sytuacje, że mamy jakieś ludzi wokół, są jakieś relacje osobiste i zawodowe, jest jakaś praca, niby jest jakaś taka satysfakcja, jakoś się to wszystko kręci. Trochę przywykliśmy jak ten szrek do swojego błotka, ale to jest błotko, które nas już tak nie satysfakcjonuje, nie rozwijamy się. I wówczas warto być może pójść po jakieś informacje, konsultacje, albo zrobić literalnie krótkie cięcie po to, by zacząć realizować siebie. I być może ten tydzień właśnie taki będzie. Trochę wyzwaniowy, troszeczkę w oczyszczeniu, trochę w transformacji. Działajcie na najlepszych aspektach do wykorzystania dla was. Wow. Osoby, które są w relacjach. U niektórych z was szykuje się drugi miesiąc poślubny. Może tak. Może będziecie się gdzieś udawać na jakieś celebracje, jakieś zaręczyny, być może odnowienie ślubu. Może być to czas, w którym zdecydujecie się na jakąś taką głębszą podróż w głąb siebie, ku poznaniu. Macie fantastyczny czas dla siebie. Zaproście się na randkę. Wyjedźcie gdzieś trochę za miasto. Pocelebrujcie, ugruntujcie tą swoją relację. To jest świetny czas na to, by ta wasza relacja stała się taką, wiecie, bastionem dla was. Życzę wam jak najwięcej pozytywnych aspektów. Nie będę czytał karty, że tak powiem, w cieniu. Zostawmy to tak, jak jest. Z tym rycerzem buław to tutaj tak, wiecie, czasami troszkę uważać. Single. Może być troszeczkę taka sytuacja, że to będzie z deszczu pod rynnę. Być może uporaliście się już z jakimiś aspektami z przeszłości. Postawiliście na jakąś nową znajomość i uważajcie, co by nie było, z deszczu pod rynnę. Bo mam wrażenie, że osoba, jeżeli rzeczywiście jesteście na początku jakiejś relacji, to może być to osoba, która bardzo na was mocno wpływa, której zdanie jakimś trafem jest bardzo liczące się dla was, tylko niestety w tej ósemce mieczy to jest ktoś, kto mocno was blokuje. Po mojemu, może stety, niestety trafiliście na relację narcystyczną. Zróbcie z tą wiadomością, co uważacie, albo uważajcie, jak robicie. Ja wam życzę przede wszystkim szczęścia dla was. Zwróćcie uwagę na kwestie urologiczne, ginekologiczne. Tu
tutaj warto by było też nieco odpocząć. Jesteście mocno ostatnio przepracowani, mocno przebodźcowani i po mojemu jedna i druga karta mówi: zatrzymaj się, zweryfikuj i zadbaj o siebie, idź do lekarza. Tak po prostu, nie odkładajcie. Jeżeli przekładacie jakieś konsultacje, jakieś badania, jakieś kwestie związane ze zdrowiem, to tutaj ja rozumiem, że czasami mamy obawy, zastanowienia, lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć, ale generalnie tutaj absolutnie konsultacje. Zwróćcie uwagę na kręgosłupy, zwróćcie uwagę na jakieś takie sytuacje, które mogą się szybko zacząć realizować, tak? Tutaj warto jednak skonsultować się. Literalnie lekarz, jakiś fachowiec, ktoś, kto zweryfikuje, ktoś, kto ma wiedzę i ktoś, kto w miarę szybko ogarnie to, jeżeli potrzeba jakichś chirurgicznych aspektów, jakichś nie wiem, zabiegów i tak dalej. Może być troszeczkę tydzień z przebodźcowaniem, warto by było przynajmniej odpocząć. Tak po mojemu. No nic, życzę Wam wszystkiego, co dobre, udanego tygodnia, pomimo i ponad wszystko, i na pochybę wrogom. No i cóż, i dziękuję za Wasze wysłuchanie. Pamiętajcie, to Wy jesteście kreatorami swojej przestrzeni. Podpowiedź kart wykorzystujcie po prostu w celach, żeby lepiej, bardziej, ale przez pryzmat Waszych potrzeb. Pięknie Wam dziękuję i wszystkiego dobrego. Na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnych bliźniąt. Moi drodzy, moje drogie, czytanie dla nas. Cóż tam w nadchodzącym tygodniu? Bliźnięta, nadchodzący tydzień. Wow. Słuchajcie, moim zdaniem macie przede wszystkim niebywały potencjał do tego, by zdjąć z siebie wszelkie blokady, jakieś kompleksy, przegadać jakieś kwestie, które są dawno wymarłe, uwolnić się od sytuacji, które są nie w zgodzie z Wami, ale generalnie to jest, będzie bardzo emocjonalny, uczuciowy, miłosny, bardzo, bardzo fajny tydzień. Życzę Wam tego z całego serca. Otwartości, szczerości, cudownych potencjałów w realizacjach osobistych, fantastycznego umocnienia Waszej relacji. I życzę Wam też, aby ten tydzień był taki wykorzystany w energiach takiej kreacji, tworzenia. Uwierzcie w swoje potencjały, uwierzcie w swoje doświadczenie. Może być to tydzień, który uwolni Was od jakichś trudnych, trudno realizujących się albo wręcz niemożliwych spraw, które gdzieś tam utknęły. Przychylność urzędników, przychylność szefów w Waszej firmie. To będzie naprawdę mógł być tydzień bardzo oczyszczający, uwalniający od wszelkich sytuacji, które Was blokowały czy blokują. Wszystkiego, co najpiękniejsze, drogie bliźnięta. Zawodowo? Wow. Podróże, delegacje, awansy, wyjście z takiego, co ja mam teraz zrobić. Podejmiecie decyzję, która Was uskrzydli, która Wam pomoże realizować swoje marzenia i plany, która pozwoli Wam na ruch i zmianę. Fantastycznie. Może podejmiecie wyzwanie, może otworzycie swoją firmę, może odwiesicie firmę, może będzie to czas, w którym wykorzystacie potencjały swoich wzlotów i upadków, swoich doświadczeń do tego, by totalnie przeorganizować swoją przestrzeń i zacząć w końcu odnosić sukcesy. Z całego serducha sobie i Wam tego życzę. Relacje. Kto planuje dzieci? Kto planuje dzieci? Osoby, które są w tej chwili w relacji. Mam wrażenie, że to będzie czas wyjścia z takich sytuacji, które Was mocno drażniły. Może być to bardzo miłosny, bardzo seksualny, bardzo radosny czas. U niektórych z Was obudzi się dziecko. U niektórych z Was być może pozwolicie sobie na jakiś wyjazd, by odnowić relacje, w której jesteście.
odetniecie się albo wyjdą na jaw sytuacje, które mąciły w waszej relacji ze strony bliskich, którzy no, z racji jakby pełnionej funkcji, czyli przyjaciele, znajomi, rodzina, winni wam kibicować, a tutaj być może wysypią się rzeczy, które gdzieś ktoś przysłowiowo wam kamyczki w wasz ogródek wrzucał. To będzie mógł być naprawdę bardzo, bardzo fajny czas. I życzę wam mnóstwo wyrozumiałości, mnóstwa miłości, cudownych podróży i tych duchowych, i tych na planie fizycznym. Drodzy single, myślę, że ten tydzień będzie mógł obfitować w mnóstwo informacji, które wykorzystacie do tego, by w końcu pożegnać się ze smutną przeszłością i pozwolić sobie na to, by zacząć wszystko od nowa. A być może tydzień będzie trochę trudniejszy emocjonalnie. Piątka pucharów jest taką kwestią, gdzie czujemy rozgoryczenie, rozżalenie, zwątpienie. Być może to będzie czas pełen informacji, ale też i ruchu. I czas, w którym zrozumiecie, co tak naprawdę mogło być przyczyną, powodem do tego, że się zadziało, jak zadziało. I warto być może w tym momencie po prostu sobie odpuścić, zostawić to. Nie zakładać schematów, pozwolić odejść tej przeszłości, bo dopiero wówczas otworzycie się na to, co jest zaangażowaniem dla was, nie przez pryzmat, żeby komuś było dobrze. Najpierw zacznijcie od siebie. Czas na uwolnienie się od schematów, które was mocno blokują i jakby tak zamykają w tym poczuciu rozżalenia, smutku, rozczarowania, takiego tkwienia w miejscu bez perspektyw. Życzę wam zmian i niech się dzieją na lepsze dla was. Energetyka. Troszkę na rozdrożu. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na kwestie z arytmią, kardiologiczne. Zwróćcie uwagę na aspekt być może jakichś zabiegów, cera naczynkowa, te sprawy, jakiś flebolog tutaj się kłania. Zwróćcie też uwagę na troszkę ruch. Mam wrażenie, że niektórzy ciutkę się zastali, ciutkę tutaj jakaś perystaltyka jelit, jakieś tego typu aspekty. A może więcej ruchu, a może w ten sposób. Kwestie kardiologiczne, generalnie to jesteście w fajnej energetyce, tylko być może tutaj trzeba pewne rzeczy troszeczkę no, usystematyzować, wzmocnić, więcej ruchu, więcej wody, trochę konsultacji i jak nowi będziemy. Czego i sobie, i wam oczywiście życzę. Wszystkiego dobrego, drogie bliźnięta. Pięknie wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę nam cudownego, kreatywnego, spełnionego, pełnego cudownych sercowych uniesień w zrozumieniu, w szacunku i w miłości. Fantastycznego tygodnia. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. No i cóż, do przyszłego tygodnia. Niech się dzieje. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego raczka. Moi drodzy, moje drogie, czytanie dla was na nadchodzący tydzień. Wybierzcie to, co do was przemawia, całą resztą się w ogóle absolutnie nie przejmujcie. Rak. Nadchodzący tydzień. Rak. Raczki. Kto się szykuje na rozmowę z przyjaciółką? Kto jedzie w ogóle na spotkanie z psiapsi na kawę ewentualnie? Kwestie ustalenia jakichś nowych reguł tak zwanej gry. Po mojemu może być to czas, w którym warto by było porozmawiać z kimś, kto jest dla nas bliski, a kto być może troszeczkę się oddalił przez pryzmat jakichś głupich tekstów, niesprawdzonych informacji, takiego trochę niedojrzałego działania. Może być to czas, w którym warto by było postawić bardziej na siebie. Może być to czas literalnie z rozmowami ze strony kobiety, którą bardzo szanujemy, cenimy. Może to jest matka, może babka, może siostra. Ktoś, kto ma odwagę pokazać nam to, czego nie widzimy, co być może blokuje nas przed tym, by być szczęśliwym, spełnionym. Być może czeka nas jakaś rozmowa,
kto ma odwagę pokazać nam, jakkolwiek to teraz nie zabrzmi, błędy. I nie przez pryzmat, bo jej się tak wydaje, tylko przez pryzmat weź pod uwagę, że być może warto by było obrać inny kierunek realizacji. Pójdź bardziej na żywioł. Nie rozkminiaj na wyrost. Wsłuchaj się w swoje wewnętrzne dziecko. Każdy z nas czasami popełni błąd, bo faux pas, to jest ludzka rzecz. Ważne, by wstać z kolan, odebrać lekcję, otrzepać kurz, uwolnić się od tego, co jest kompletnie niepotrzebne i zacząć przede wszystkim od siebie. Rozmowy, jakieś kwestie z wizytami u ortopedy, fizjoterapeuty, no i zadbanie o takie pierdółki, a jakże ważne rzeczy. To tak tydzień ogólnie. Zawodowo, współpracę, jakieś aspekty z pieniędzmi, uważajcie na sytuacje niejasne, dopytujcie, macie potencjał na fantastyczny rozwój, macie potencjał na cudowne inwestycje, możecie dostać jakieś granty, nagrody, jakieś odzyskać pieniądze, które gdzieś tam utknęły w aspektach prawnych. Zwróćcie też uwagę na sytuacje prawnicze po mojemu i na zbyt przepompowane zrobię babci na złość i odmrożę sobie uszy. W aspektach zawodowych, a szczególnie finansowych, mocno nieopłacalne. Zwróćcie też uwagę na osoby trygonu powietrznego z waszej przestrzeni zawodowej. Coś przed wami albo będą ukrywać, coś mogą niedopowiadać lub zrobić wam, będą chciały, chcieli niespodziankę. Mam wrażenie, że to takie troszeczkę może być kukułcze jajo. Zwróćcie na to uwagę, co by się nie dać naciągnąć. O co chodzi? No tak, jest drugie dno. Pograją troszeczkę na waszych emocjach, uczuciach. No nie dajcie się wykorzystać. Szczególnie jeśli chodzi o takie przeinwestowanie. Tutaj może być coś takiego, że może liczycie na jakiś zwrot pieniędzy. Coś tutaj będą próbować trochę ściemnić. Może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy. Więc nie dajcie się wmanewrować w jakieś aspekty niekorzystne. Troszeczkę trzeba będzie w tym tygodniu więcej czytać między wierszami i nie dajcie się puścić w jakieś maliny. Nie podpiszcie, nie wiem, dodatkowych zobowiązań, które są dla was niejasne, albo jakieś takie mogą być trochę problemiki ze strony kadry kierowniczej. Jakieś niejasności tutaj. Będzie wam coś być może obiecywamy, a tak naprawdę to koszta będą większe niż profity z tego. Oczy szeroko otwarte i czytajcie wszystko drobnym drukiem. Relacje. Jeśli chodzi o aktywne relacje, partnerskie, małżeńskie, myślę, że to będzie tydzień na rozmowy, takie szczere rozmowy. Na rozmowy może o rozbudowie rodziny, o rozmowy, a co dalej z nami. I myślę, że to będą bardzo konstruktywne, bardzo twórcze, bardzo uzdrawiające rozmowy. To będzie czas na to, by wyciągnąć być może z trudniejszego okresu, z takiego okresu cichości, cichych dni, jakieś kwestie, które was łączą, które dla was obojga są istotne. I to będzie czas na naprawę, czas na przetrzymanie pewnych okoliczności, które mogły być niekorzystne i wyjście z tego obronną ręką. Jak to często powtarzam, miłość jest siłą najpotężniejszą we w kosmosie. Single, trochę trudny czas. Przede wszystkim zadbajcie o swoją energetykę. I mam wrażenie, że nie zrobiliście takiej czystki w swoim otoczeniu, jaką może by wypadało wziąć pod uwagę. Mam wrażenie, że to będzie tydzień, który no, może być takim tygodniem totalnych transformacji. Ten tydzień może wam się dłużyć, trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, ale w niesztampowy sposób.
i możecie się czuć u niektórych taki syndrom opustoszonego gniazda może się pojawić. Ale myślę, że to będzie świetny czas na zwrot akcji. Owszem, możecie czuć się zmęczeni, przemęczeni. Tutaj warto by było, może, nie wiem, wziąć jakieś konsultacje medyczne, zadbać o siebie, zafundować sobie jakieś spa, może na weekend gdzieś wyjechać, ale to będzie czas, który będzie bardzo zmieniał waszą przestrzeń, wasze postrzeganie. Być może w końcu coś odpuścicie, wybaczycie sobie przede wszystkim, zostawicie coś, co najzwyczajniej w świecie drwiło was, kpiło z was, a czuliście się troszeczkę jak takie piąte koło u wozu. Czas na uzdrowienie tego. Dajcie sobie szansę. W ogóle widzę, że w tego tygodniowym czytaniu w aspektach relacji bardzo dużo się kwestii wyjaśnia, czyści, odcina, modernizuje. Nie dziwi mnie to w ogóle. Weszliśmy wszyscy w 9. cykl numerologiczny, więc weryfikujemy, czyścimy, sprzątamy. Energetyka. Wątroba, trzustka, żołądek, może dietę trzeba by było pomyśleć troszeczkę lekkostrawną. Zwróćcie uwagę na aspekty płodności i zadbałbym o kwestie nieżytu, na przykład nos, oczy, uszy. Tutaj troszeczkę jakieś, nie wiem, zadbać o lepsze dotlenienie, pójść sobie pochodzić dookoła tężni, wyjechać na moment na jakieś solanki, nad morze być może. Będzie to czas, w którym możecie czuć się tacy mocno podekscytowani, tacy, wiecie, ciśnionko bym zmierzył i pokontrolował troszkę. Więcej wody. Generalnie fajny czas, tylko takiego wyrównania, więcej harmonii wprowadźcie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Niech tydzień realizuje się najpiękniej, jak to możliwe dla was. Niech przynosi wam satysfakcję, spełnienie. No i cóż, życzę wam fantastycznego sprzątania w tym tygodniu. Niech się odcina to, co niepotrzebne, a niech zostanie to, co jest waszą motywacją i determinacją do tego, by było lepiej, bardziej i piękniej. Wszystkiego dobrego i pięknie dziękuję za wysłuchanie. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ascendentalnego lwa. Moi drodzy, moje drogie, czytanie dla was. Nadchodzący tydzień. Lew. Lew. Nadchodzący tydzień. Po mojemu. Moi drodzy, może być to tydzień, który będzie wam się nieco dłużył. Może być to tydzień z potrzebą podjęcia ważnej, istotnej kwestii. Wybór drogi realizacji będzie bardzo ważny. Może trzeba podejść do tematu w sposób niesztampowy i nie dać się naciąć na stare ziarno, nie dać się zablokować przez sytuacje, które są tego totalnie niewarte. Mogą wam być w tym tygodniu proponowane jakieś olbrzymie kontrakty, fantastyczne pieniądze, tylko mam wrażenie, że tutaj pewne rzeczy będą niesprawdzone, pewne rzeczy będą za zadanie miały tylko uwikłać was w coś, co jest mocno nieprofesjonalne czy niepotrzebne wam. Może być to czas, w którym będzie trochę jakaś opieszałość, mogą być problemy z przesyłką, mogą być problemy z wyborem. Przy dwójce buław najważniejsze jest to, byście nie byli biernymi obserwatorami. Owszem, czasami trzeba się zatrzymać, podywagować. Być może, tak jak na tej karcie widać, odciąć to, co się wydawało jeszcze wczoraj wręcz niezbędne, a dzisiaj jest tym głównym kamieniem u naszej nogi. Być może trzeba zmienić postrzeganie. Być może czasami trzeba w niesztampowy sposób podejść do sytuacji. I bardzo was proszę, uważajcie, bo tydzień może być bardzo obfitujący w super oferty, w fantastyczne pieniądze, ale tutaj patrzcie, bo być może ktoś będzie działał w utartych, starych schematach, oblecze tylko stary produkt w nowe sreberko czy złotko, a tak na dobrą sprawę to będzie miał tylko jeden cel. Usiedlić was w czymś, co jest dla was niekomfortowe. Jakkolwiek to teraz zabrzmi, nie jestem psychologiem, psychiatrą, mocno uważajcie na takie sytuacje lub ludzi w mocnym odklejeniu od tego uniwersum. Ale to jest mocno po mojemu. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Wyciągnijcie z tego dla siebie najważniejsze informacje.
zawodowo, no zobaczcie. Być może trzeba będzie naprawdę bardzo mocno weryfikować pewne kwestie, informacje, sytuacje. Może być to tydzień w rozjazdach, będzie to tydzień, który będzie wymagał od Was stabilności, konsekwencji, spokoju. Będzie to tydzień, w którym trzeba będzie być może gdzieś pojechać, zweryfikować, doczytać, douczyć się, doinformować, dowiedzieć. Uważajcie na sytuacje, które są niesprawdzone. Uważajcie, aby nie podejmować ważnych decyzji pod wpływem silnych emocji. Dziewiątka mieczy może nieść aspekt taki negatywny. Od migren, po depresję, po sytuację z niemożnością podjęcia decyzji. Głowa aż huczeć będzie. Swoją siłą spokoju, konsekwencją, wiarą w siebie, stabilnością. Okiełznacie tę przestrzeń. Może trzeba będzie literalnie gdzieś pojechać, dowiedzieć się czegoś więcej i nie przeforsować nie wiem, oferty, czyli za dużo zapłacić, za dużo się zaangażować, bo to może nie przynieść takich korzyści. I w podpowiedzi zobaczcie, uważajcie na oszustów, tak generalnie, katamaga. Ktoś, kto może mieć świetną prezencję, plan gry wydaje się super, zaproponować Wam może tylko tak zwaną grę w trzech kubki. Wiadomo, że najczęściej to oni wygrywają, a nie wy. Uważajcie na sytuacje, które mogą być po prostu oszustwem. Relacje. Nowy powiew w Waszej jakby troszeczkę skostniałej relacji może się pojawić. Może to być danie sobie drugiej szansy, może to być zaczęcie wszystkiego od nowa w nowej, innej jakby przestrzeni. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby niektóre z Was, a mówię o relacjach aktywnych w tym momencie, zdecydowały się na zmianę otoczenia. Literalnie. Wyjazd gdzieś za granicę, rozpoczęcia od nowa Waszej relacji. Najważniejsza będzie komunikacja, wsłuchiwanie się w słowa drugiej strony, bo wówczas wszystko można zacząć od nowa, krok po kroku. Jeśli chodzi o aspekty potencjałów u osób, które nie są w tej chwili w relacjach singli, to czeka Was duży remanent, duża zmiana przestrzeni. Może być to czas, w którym troszeczkę będziecie czuć się, może nie tak, czuć potrzebę bycia samemu, porozmawiania samemu ze sobą, odejścia z sytuacji, okoliczności, które tylko wnoszą jakiś tam potencjał nadziei, jakiegoś poukładania, tak naprawdę to poukładanie jest głównym powodem, czyli brak tego poukładania jest głównym powodem czucia się tym samotnym lub wykorzystanym. Dobiorę jedną kartę. Uważajcie na otoczenie, moi drodzy. Najbliższe, znajomych, bo tutaj może być ten problemik, który powoduje ten taki chaos, niemożność i taką jakby samotność w Was. Mam wrażenie, że niektórzy mogą chcieć w tym tygodniu wyjechać po to, by nabrać dystansu, odciąć się od okoliczności, ludzi, sytuacji i myśli, które gdzieś nawracają. Dowiecie się czegoś, co będzie olbrzymim atutem do tego, by poukładać sobie od nowa rzeczy, które są dla Was istotne w aspektach relacji. Energetyka. Nerki, pęcherz, takie kwestie przeziębieniowe. Zwróćcie uwagę na oddech. Tutaj być może, nie wiem, borykacie się z jakąś, nie wiem, krzywa przegroda nosowa, jakieś kwestie z oddechem pod tytułem alergia, to tutaj warto by było być może jakieś konsultacje poczynić. Mam też wrażenie, że czy generalnie macie piękną energetykę. Tutaj jest dużo jakichś takich myśli, takich trochę jakby smuteczków, niepewności. Może być to czas, w którym warto by było generalnie zadbać bardziej o siebie, szczególnie o organy podwójne. I to tak po mojemu.
Więcej wody, więcej słońca, więcej spokoju i harmonii, mniej stresów, odciąć się od sytuacji, osób, okoliczności, które najzwyczajniej w świecie nie szanują naszych przestrzeni. No i róbcie, co uważacie. Albo uważajcie, jak robicie. Kochani, przepięknie Wam dziękuję. Życzę nam, pomimo i ponad wszystko, udanego, dobrego tygodnia, pełnego cudownych ludzi, fantastycznych potencjałów i realizacji tych potencjałów. Więcej uśmiechu do siebie, czasu przytulania. Korzystajcie jeszcze z tego pięknego, prawie letniego słońca. No i cóż, mam nadzieję, że ten tydzień będzie realizował się w najlepszych, najbardziej korzystnych dla nas aspektach, ze szczęśliwością. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym ekscytującym czytaniu na przyszły tydzień. Będzie mi miło, jak zostawicie komentarz, łapki. Będzie mi miło, jak napiszecie o weryfikacjach. Za wszystko Wam bardzo, bardzo dziękuję. No i cóż, do zobaczenia. Dobrego weekendu i udanego, fantastycznego tygodnia. Dziękuję, że wysłuchaliście.